Dzień dobry. Nazywam się Urszula Sołtys-Para i jestem psycholożką i psychoterapeutką riksonowską. Chcę Ci zaproponować teraz chwilę dla Ciebie na ten trudny czas, który jest. Chwilę wytchnienia, chwilę ukojenia, chociaż na moment. Być może potrzebujesz teraz oddechu, oderwania uwagi od tego wszystkiego, co dzieje się na zewnątrz, co jest poza tobą, na co nie masz wpływu, aby móc skierować się do samego siebie, do środka. Aby skupić się na swoim ciele i oddechu. Kiedy dużo się dzieje i szaleją burze, dobrze jest znaleźć schronienie, aby chociaż na chwilę osłonić się, ogrzać. Zebrać siły i wzmocnić. Usiądź zatem wygodnie, najwygodniej jak to dla Ciebie możliwe. Możesz poczuć swoje stopy i ułożyć je tak, aby oparły się o podłogę. Możesz poczuć oparcie pod plecami i możesz też teraz lub za chwilkę zamknąć powoli oczy, aby to, co na zewnątrz, nie rozpraszało Twojej uwagi. Różne myśli mogą przebiegać Ci przez głowę i niech sobie przebiegają czy przepływają jak chmury po niebie. A Ty możesz na ten moment skierować uwagę do siebie, do środka. Jeszcze raz możesz poczuć swoje stopy, nacisnąć nimi nawet na podłoże, aby poczuć je bardzo wyraźnie. Możesz poczuć plecy i brzuch i rytm swojego oddechu. Sposób, w jaki oddychasz. I możesz spróbować wykonać długi, głęboki wdech i jeszcze dłuższy wydech. Taki wdech aż do brzucha, by poczuć, jak twój brzuch rozpręża się przy wdechu i kurczy przy wydechu. I jeszcze raz. Długi, głęboki wdech i długi wydech. A teraz wróć do swojego rytmu oddychania, takiego jak zawsze, takiego twojego. I być może zauważasz, że wdychane powietrze jest trochę chłodniejsze.
a wydychane cieplejsze. Wdychane ożywia, a wydychane drzewa. I każdy wdech odżywia cię, dostarcza tlen, a wydech oczyszcza, zabiera z organizmu to, co mu nie służy. Wszelkie toksyny stresu i inne niepokoje. Dzięki temu rozluźnia, uspokaja. I tak każdy wdech daje ci siłę, a wydech przynosi rozluźnienie. I siedząc teraz spokojnie, pozwalając oddechowi troszczyć się o ciebie, możesz dać sobie uwagę i przywołać takie momenty, kiedy bywasz w życiu spokojny, spokojna. Momenty, kiedy się rozluźniasz, odprężasz i wzmacniasz. I możesz zanurzyć się w te wspomnienia, w przywołanie tych doświadczeń, które przynoszą ukojenie. Może to jest ciepły prysznic, gdy woda przyjemnym dla ciebie strumieniem, takim jak lubisz, spływa ci po plecach. Może jest bardziej gorąca, może chłodna, taka jak lubisz. A może jest to zapach lasu, zapach sosnowego igliwia, szelest liści pod stopami, szum w gałęziach i błękitne niebo. A może jest to wspomnienie pięknego krajobrazu, panoramy z górskiego szczytu, albo rzeki płynącej leniwie, z zarośniętymi brzegami, gdzie gniazdują ptaki. A może jeszcze inny widok? Twój ulubiony? A może to smak malinowej herbaty, która rozgrzewa i wzmacnia, odżywia, uodparnia? Albo smak soczystych truskawek, intensywnie czerwonych, słodkich, z energią słońca. A może jeszcze inny smak, taki jak lubisz? A może będzie to dotyk bliskiej ci osoby, uścisk dłoni, przytulenie. A może kojący głos przyjaciela? Albo
melodia ulubionej piosenki. Możesz zanurzyć się w swoją chwilę mocy. Możesz zanurzyć się w nią i poczuć tu i teraz to, co czułeś, co czułaś tam i wtedy. I możesz zbierać te momenty jak korale do pięknego naszyjnika albo zdjęcia do kolażu pod tytułem Źródła mojej radości albo Źródła mojego spokoju albo siły. Możesz poczuć w sobie to, co czułeś, co czułaś wtedy. Możesz to przywołać i sprawdzić, w którym miejscu w ciele najwyraźniej zauważasz ten spokój. Czy twój spokój mieszka w głowie? A może w klatce piersiowej, w płucach albo w sercu? A może w brzuchu? Ciekawe, jak możesz go w sobie rozprzestrzenić, aby otulił cię od środka. Możesz dać sobie jeszcze chwilkę na domknięcie tego doświadczenia. Tyle, ile potrzebujesz. Możesz zapamiętać świadomie lub nieświadomie to wszystko, co ci służy i może być dla ciebie dobre. Możesz wracać do tych wspomnień zawsze wtedy, kiedy chcesz i potrzebujesz, aby się wzmocnić, zregenerować, odpocząć, nabrać sił. Daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz. A potem, w dobrym dla ciebie momencie, możesz wrócić, otworzyć oczy, przeciągnąć się, rozejrzeć dokoła. Możesz poruszać rękami, nogami i poczuć siebie. Życzę ci spokojnego dnia.